Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na T28, koncept amerykański, T-Deck 7 tieru. Czołg, między innymi otrzymywany za misję. Bohaterem bitwy jest Delighted 243. I losowanie ma idealne, z tym, że oczywiście no wadą tego losowania jest to, że mamy po przeciwnej stronie chociażby KW2 Oja, ale także potrafiącego walnąć za potężną dawkę Stueremila. No a wadą tego pojazdu jest przede wszystkim mała pula HP, a tak przy losowaniu na topce potrafi naprawdę bardzo dużo znieść i dać naprawdę też sporą przyjemność. Od razu zjazd na mordownię. Zobaczymy, jak nasz bohater sobie poradzi. Jest KW2. Przymierzenie. Pierwszy strzał udany. I od razu po tym pierwszym strzale atak. Nie czeka nasz bohater. KW2 strzeliła i jest oj. Oj, oj, oj. Także dwaj najgroźniejsi rywale, którzy nie będą patrzeć się na to, co prezentuje sobą T28 koncept, tylko będą walić pewnie z haeków. No to już tutaj przygotowani ci dwaj najwięksi wrogowie, ale trzymając się prawej strony budynków, Deleted sprawia, że przeciwnik strzela do innych sojuszników. No i dzięki temu na razie nie traci HP. Wychyla się pomalutku. Próbuje ostrzeliwać tego Oja. Spogląda do tyłu, czy dostanie jakieś wsparcie, ale to wiadomo, wszyscy się boją. Oj, zablokowany. Strzela z apeków. Zapewne właśnie tak się dzieje. KW2. No, precyzyjniejsze strzały by się przydały. A tak to może być ciężko, może zaraz ta KW2 wsypać. Już nie wsypie, długo celowała. I teraz nasz bohater może przypuścić szturm na Panterę. Panterze wystaje niewiele, ale to wystarczy. 342 zadane uszkodzenia i wycofuje. Nie, zobaczcie, pchanie wraka, żeby stworzyć sobie osłonę, ale to niewiele daje, bo jednak wystaje kawałek wieży i to wystarczy. Naprawdę na taki dystans to działo jest wystarczająco celne. Stueremil gdzieś tam z tyłu. Teraz jaka osłona. Fajnie to wygląda, ale efektywnie postawiona. No, jak też bohater sam zaatakuje, może być ciężko. Jest oj. Jeszcze jest na hita Stueremil. Trafił, ale nie przebił. No i Pantera domaga się tego, żeby dostać. W końcu nie można tak sobie uprawiać tankofilię i przesuwać wraki. To jest po prostu nieetyczne. I za ten brak etyki... Zobaczcie na plecach. No, to jest zachęta do tego, żeby zaatakować przeciwnika. Nie ma co się zastanawiać. Co prawda jest z tyłu Black Prince i Stueremil znalazł bicie. No, ten Black Prince chyba powstrzyma jeszcze ten atak Stueremil. Tylko się przybił raz. Całe szczęście złapane jeszcze na gąsce, więc się nie odgryzie, nie ucieknie. Black Prince zabezpiecza tyły. Wykończony przeciwnik, 438 HP pozostało i trzeba temu Black Prince'owi pomóc, chociaż on jakoś nie wygląda na takiego, który wymagałby pomocy. Przemknął gdzieś Leopard. Black Prince coś tak sobie trochę zamarudził, boi się tego typa. No to jest bardzo dziwne. Mając tyle HP, mając przewagę pancerza, powinien naprawdę pozamiatać. Osaczony oj.
ale chyba sobie poradzi. A jak sobie nie poradzi, to zawsze ma odsiecz w postaci Deleted. No i trzeba złapać pozostałe czołgi. Skórki na razie nasz bohater nie dostanie. Oj, ciekawe, jak tam się przedstawia jego sytuacja. No już cienko właśnie padł. Susto Y również zagrożony, oflankowany przez leoparda, wzięty w kleszcze. Typ 58 próbuje uciekać, będzie flankował, ale natknie się na Black Prince'a. Nie wiem, co dla niego gorsze. No, zobaczył, że nie ma żartów, że już niewiele zrobi, że ma zamkniętą drogę. No i skończył swój żywot na pewno z grymasem bólu. Łączymy się w bólu również z tą fałką. Ach, chciałem powiedzieć, że już zaraz pewnie zejdzie, ale to na tą chwilę jeszcze musimy poczekać. Jeszcze próbuje ta fałka walczyć, jeszcze próbuje uciekać, jeszcze próbuje nawet strzelać i taranować. No ale to już jej żywot jest przesądzony. Zostały dwa czołgi przeciwnika, tylko gdzie się ukrywają? Jest fałka 3001P i kolejny nawrót. Trzech przeciwników na dwóch, z tym, że mamy tutaj prawie, no, nie pełnego wcale nie, ale 2/3 HP w postaci Black Prince'a i połowę HP koncepta. Susto Y też, jak się ustawi, powinno być dobrze. Fałka próbuje się ostrzeliwać, strzał za strzał, to jest błąd. Kolejny z przeciwników też jest na hita, tylko mają przewagę przeciwnicy, przewagę mobilności, więc jak wyskoczą na plecy, przytulą się do tych TD-ków, więc, znaczy TD-ków, do jednego TD-ka i albo jakąś rutkę zatoczą wokół Black Prince'a na otwartym terenie, może być ciężko. Nasz bohater się wraca, Black Prince powinien sobie sam poradzić bez problemu. Tutaj trzeba uważać tylko właśnie, żeby nie dać przeciwnikowi wyjechać za blisko, nie dać się zajechać. No i gdzie jest ten ostatni Mohikanin? Mam nadzieję, że nie uciekł do własnej bazy, czy nie będzie przedłużał. No i nie, nie będzie przedłużał. Koniec bitwy, przejdźmy do wyników. Padła Masterka, medal Radleya Waltersa, duży kaliber i Top Gun. 9 fragów, 1679 expa, 4500 ponad obrażeń. No naprawdę ładny wynik. Wszystko grało, wszystko śpiewało, tylko zabrakło tego jednego fraga więcej, ale nawet nie była szansa chyba na to, żeby tego fraga zdobyć. Nie było szansy. Zablokowanych przez pancerz tylko 1500, po prostu, no, nasz bohater jeździł w ten sposób, że przeciwnicy raczej do niego nie strzelali, przynajmniej na początku. No i tak to się wszystko zakończyło. Nie ma co dłużej mówić, więc kończę. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.